Mój 2016 rok był bardzo udanym rokiem, tak myślę, jak każdy mój rok, ponieważ myślę sobie, że życie nasze i to, czy traktujemy je jako udane, czy też nieudane, nie zależy od tego, co się dzieje gdzieś tam wokół, tylko zależy od tego, co się dzieje od nas. A to z kolei tylko od nas zależy. I mi jest ze sobą samą bardzo dobrze, bez względu na to, jaka jest data w kalendarzu. Każda książka, każda dobra książka jest wzięta trochę z życia. Tak jak kiedyś Andrzej Stasiuk mądrze powiedział, że się pisze to, co się pamięta, a resztę się wymyśla. Chyba tak właśnie pracuję i myślę, że każdy pisarz tak pracuje i dzięki temu w każdej z tych książek jest trochę z każdego z nas. Moi bohaterowie zawsze są pozbierani. Żaden z nich nie jest czystą postacią. Zawsze są jakąś układanką, jakąś zbieraniną różnych elementów, które się zapamiętuje, które się przeżyło, które zostały mi opowiedziane. I z takich właśnie puzli i elementów z różnych miejsc pochodzących gdzieś tam się składa jakiś bohater, który stara się być całością. Drugą książkę jest pisać trudno. Trzecią książkę pewnie będzie pisać jeszcze trudniej. Przy czym za każdym razem te trudności są, przekładają się na tak ogromną frajdę samego procesu pisania, że to tak jak po urodzeniu dziecka, kiedy się przez ten trudny proces przebrnie, to daje to tyle radości, że zapomina się o różnych przeszkodach, które były po drodze. Jaką mam opinię w szkole? Myślę, że jestem dość wymagająca, dlatego że wymagam sama od siebie też. I chyba tylko w ten sposób można wymagać od innych, tylko na takich warunkach. Więc skoro wymagam od nich tego, żeby byli przygotowani, to znaczy, że ja też jestem przygotowana zawsze, w każdej sytuacji. I myślę, że chyba najważniejsze w tym zawodzie jest to, żeby pokazać dzieciakom, że to, o czym mówimy, to, co robimy, jest naprawdę naszą pasją, bo jeżeli nie, to cała szkoła nie ma sensu. Sposoby do zachęcenia dzieciaków do czytania wbrew pozorom są bardzo proste i myślę sobie czasem, że całe to narzekanie na to, że młodzież nie czyta, polega tylko na tym, że nie czujemy się odpowiedzialni za to, żeby dać im książkę do ręki. Kiedy się da dziecku książkę do ręki, kiedy mu się czyta na głos, kiedy mu się pokaże, gdzie książki leżą, otworzy i kupi jedną, pierwszą, drugą, to potem ta cała sprawa nabiera rozpędu w sposób, którego się sami nie spodziewamy i samo płynie. U mnie w szkole stoi regał z książkami, na który każdy może swoją książkę zbędną już albo przeczytaną przynieść. Ja tam wyniosłam połowę mojej domowej biblioteki. Dzieciaki po prostu stamtąd książki biorą, kiedy mają na to ochotę i nikt ich z tego w żaden sposób nie rozlicza. I te książki bardzo szybko znikają, pojawiają się nowe. I myślę sobie, że to jest prawdziwa wartość procesu czytania, kiedy przestajemy nad nim panować, tylko on po prostu właśnie płynie tak, jak chce. Myślę, że najprzyjemniejszy jest etap samego zmagania się ze sobą i sprawdzania, co z tego wychodzi, kiedy człowiek się sam sprawdza. I później, kiedy przychodzi ktoś, jedna osoba podczas spotkania i mówi, że coś w tej książce znalazła tylko dla siebie. To jest tak naprawdę ta prawda o literaturze, do której rzeczywiście myślę, że wszyscy powinni dążyć, zarówno czytelnicy, jak i pisarze. Chyba to się liczy. Pojedynczy czytelnik, który spędził swój czas z tym właśnie i który wyjął z książki coś, co będzie zawsze tylko jego.